Ej, to jest jedno z najlepiej brzmiących aut w tej grze chyba. Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forzy Horizon 5. Zobaczcie, co my tutaj mamy za potwora. To jest Lexus LC500. Najbardziej wypasiona wersja w Forzie Horizon 5. Z drugiej strony, szkoda, że nie dodali tutaj wersji roadsterowej, dlatego że ten model jest pierwszym Lexusem, który pojawił się jako Roadster. Pierwszy Lexus w historii tej marki to jest właśnie ten model. I dlaczego nie dodali tego do Forzy, no nie? Ja wam powiem dlaczego. Dlatego, że nie chciało im się robić składanego dachu. Od premiery gry tylko garstka samochodów ma ten składany dach. Niektóre samochody, które powinny mieć składany dach, jak na przykład BMW Z4, dalej tego składanego dachu nie ma, wiesz, tej takiej animacji, no nie? A ze złożonym dachem jest co posłuchać, dlatego że mamy tu V8 5-litrową, która w rzeczywistości brzmi naprawdę fantastycznie, a okazję do zobaczenia tego samochodu na żywo i posłuchania miałem w Chorwacji. Samochód jest przepiękny i przede wszystkim dużo lepiej prezentuje się niż tutaj w grze. Zwłaszcza jak się patrzy, o tak z tej strony na ten samochód, tutaj w grze, to on wygląda tak dziwnie, jak taki, jakby taki sportowy Peugeot, no nie? Natomiast w rzeczywistości to auto jest absolutnie fantastyczne, wydaje się dużo szersze, wydaje się po prostu piękniejsze, ten przedni grill, ten cały przód tego samochodu jest przede wszystkim ogromny. I ogromna jest też masa tego auta, bo tak patrzycie na niego i tak myślicie sobie, wow, to musi być fajne sportowe auto. Nic z tych rzeczy, samochód waży ponad 2 tony. Uwierzycie w to? Ponad 2 tony to nie jest wersja hybrydowa, a wersję hybrydową też możecie sobie kupić tego samochodu, wtedy pod maską macie V6. Najdroższa wersja tego samochodu kosztuje 750 tysięcy złotych, jeśli byście chcieli sobie kupić. Używane wersje tego samochodu kosztują gdzieś w okolicy 380 tysięcy złotych. Także jest to dość dużo jak na tego typu samochód. A co nam oferuje Lexus LC500? Zobaczcie sobie, mamy tutaj gałki podobne jak w Lexusie LFA, te do zmiany trybów jazdy, zgadza się? Tak, tu mamy zmianę trybu jazdy, a tu mamy też zmianę trybu jazdy, okej. Ciekawe jest to, jak się sięga do tych gałek, wiesz, tam gdzieś dalej. Czy to jest wygodne? Ciężko powiedzieć, ale chyba często aż tego nie zmieniamy, no nie? Tak sobie wygląda autko w środku. Zobaczcie, mamy tutaj ładny, zintegrowany, powiedzmy, tablecik, ale uwaga, wszystko steruje się przyciskami i tutaj na dole nie możemy zobaczyć, musimy chyba wejść sobie do Forza Vista. Zresztą otworzymy sobie tutaj, wsiądziemy, teraz będziemy mogli się lepiej rozejrzeć tutaj. O, widzicie, w tym miejscu jest taki touchpadzik, tam gdzie jest napisane Lexus, tym możemy sobie operować na całym tym takim ekraniku, który no nie jest ogromny, ale chyba to dobrze, co? I zobaczcie, mamy tam masę przycisków, którymi możemy sterować, po prostu kładziemy sobie rękę obok dźwigni zmiany biegów i wszystko sobie pyk, 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 wiesz, nie musimy do tego ekranu tam sięgać i to jest moim zdaniem fantastyczne, naprawdę. Przyciski, touchpadzik, pyk, pyk, wszystko obsługujemy elegancko, jak trzeba to sobie zmieniamy bieg, chociaż tutaj mamy automat. Mega fajna sprawa, spoko, że nie musimy tego ekranu gdzieś tam, wiesz, daleko sięgać. Myślę, że to jest bardzo, dużo bardziej bezpieczne i powinni zrezygnować z tych cyfrowych ekranów, którymi się steruje cały samochód, no nie? Tutaj mamy maskę i pod maską mamy, zobaczcie, jakiego byka. Tak jest. I zaraz sobie troszeczkę też potuningujemy ten samochód, pobawimy się nim oczywiście. I tutaj mamy malutki uchylany spoiler, którego nie mogę otworzyć teraz w Forza Vista, żeby wam pokazać. On się tam troszeczkę tylko uchyla. Jak będziemy za chwilę jechać, to sobie zobaczycie. Możemy sobie zajrzeć też do bagażnika. I wygląda to sobie tak. No, bagażnik nie jest potężny. Tutaj może ma wiele poziomów, może można podnieść tą pokrywę.
ale wątpię, bo gdzieś pewnie trzeba było upchać ten dyferencjał. No właśnie, samochód ma napęd na tył. I jesteśmy na drodze, więc wypadałoby się kawałek przejechać. Posłuchajmy, jak to brzmi. Samochód oczywiście nie ma żadnego tuningu teraz. Jest całkowicie surowy, całkowicie fabryczny, a już można przyznać, że naprawdę brzmi fantastycznie. Jak to przypadło na Lexusy? Mówi się, że ten Lexus ma mało odbiorców, takich spodziewanych, dlatego że jeśli ktoś już dysponuje tak dużą ilością gotówki, żeby sobie na takie auto pozwolić, to raczej patrzy w kierunku Mercedesa albo Lamborghini jakiegoś, czy na przykład Pagani. No naprawdę, to są tego przedziału ceny, samochód jest drogi, trzeba brać pod uwagę. Ciekawe, czy coś zadriftuje. Tutaj mamy takie ogromne rondo, spróbujmy. Ty, zobacz. Bez ręcznego, bez niczego. I jakiś tam drifcik był, no nie był potężny. Trochę tej mocy brakuje. I muszę was zaskoczyć, ten samochód ma body kit. I wygląda on sobie tak. Wiecie co, poza tym tylnym zderzakiem i wydechami, które się zmieniły, zobaczcie sobie, to ten body kit mi się niespecjalnie podoba. Znaczy, podoba mi się fakt, że samochód jest szerszy, ale sam body kit nie jest ładny. Te takie śruby gdzieś tutaj przy tych nadkolach. Ja wiem, że to jest styl Liberty Walk, że oni tak po prostu robią te body kity, ale no nie pasuje mi do tego samochodu. Ten samochód jest za ładny z zewnątrz, żeby tak psuć jego wygląd, tak mi się wydaje. Ale no kłócę się sam z sobą, bo nie wiem, czy bardziej podoba mi się to, że jest poszerzony i niższy, czy bardziej nie podoba mi się to, że ma te śrubki i nie wiem, na co się zdecydować. No finalnie i tak nie będę chyba go od boku patrzył, bo będę albo z kokpitu jeździł, albo właśnie tej kamerze z tyłu. Więc zainstalujemy sobie ten body kit. Możemy też, ponieważ jest to V8, wrzucić sobie tutaj kompresor. I tak widzieliście, że tam pod tą maską już dosyć mocno te wszystkie komponenty są upchane. Dlatego zastanawiam się, gdzie byśmy mogli ten kompresor tam wsadzić. No ale na szczęście to jest Forza, tym się nie musimy przejmować. Czy to jest silnik ZF-a? Nie wiem, ale brzmi fantastycznie, co? Uhuu! No kurde, ten słapik potężny jest! Wow! Ja wam powiem tak, to jest LFA do driftu moim zdaniem. Znaczy jakbyśmy zrobili ten swap, to by faktycznie było LFA do driftu, dlatego że LFA nie nadaje się do driftu Lexus. A tutaj mamy silnik z przodu i napęd na tył, więc nadaje się perfekcyjnie. Okej, ja sobie tutaj jeszcze poinstaluję części. Aha, jeszcze musimy wydechy sobie posprawdzać, poczekajcie. Tutaj mamy dodatkowy wydech, posłuchajmy. Samochód ma standardowy silnik. Ho, 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 shit! Ej, on brzmiał wcześniej już zajebiście, a teraz to jest jakiś kosmos. O kurczę, nieźle. Zobaczcie, 2000 kg. Ja tutaj zainstalowałem zawieszenie już wyścigowe i obniżyłem go. I on tam troszeczkę mniej dzięki temu waży, ale ważył powyżej 2 ton, tak wiesz, w standardzie. Oczywiście ten wydech sobie ładujemy, wow, to jest naprawdę coś fantastycznego. Wrzucę sobie tutaj trochę mocy i zrobimy, podliftujemy trochę tym samochodem, co?
zobaczymy, co on będzie potrafił. Myślę, że będzie potrafił dużo. Tego typu samochody naprawdę bardzo ładnie sobie radzą. Posłuchajcie tylko, jak on brzmi na postoju. Wow! A nawet jakoś tak zaczął mi pasować ten bodykit, powiem ci. Posłuchaj tego, ziomek. ...844 konie mechaniczne na standardowym silniku i mógłbym tutaj zrobić nawet więcej, gdybym chciał, ale wydaje mi się, że tyle wystarczy mi do tego, co ja chcę robić tym samochodem, czyli chcę się nim po prostu trochę pobawić. Jezu, ten kompresor? Wydaje mi się, że go trochę za mocno słychać nawet w kokpicie, jak myślicie? Chociaż Lexusy chyba są dobrze wygłuszone, no nie? Czy nie? Jezu, kurde, to jest piątka! Joki dźwięk! Ej, to jest jedno z najlepiej brzmiących aut w tej grze chyba. Uhuhu, kurde ty! Niektórzy pewnie się zastanawiają, dlaczego nie wrzuciłem tutaj antylaga i turbosprężarek. No już mówię dlaczego, ponieważ mamy tutaj do wyboru supercharger, mamy tutaj kompresor i w tym samochodzie to doskonale pasuje do V8-eczki. Jak najbardziej. Antylaga czy w ogóle turbosprężarki najlepiej ładować do silników rzędowych, no nie? A do V8-ek zawsze kompresor będzie bardziej pasował. Ja wiem, że pewnie wielu z was chciałoby sprawdzić sobie, jak będzie pierdział, ale no to zostawiam już dla was. Samochód jest za darmo do zdobycia w Fordzie. Wystarczy, że wejdziecie sobie w playlistę festiwalową i sobie zdobędziecie 20 punktów i fura już jest wasza. Za friko, to nie jest żaden samochód z DLC, a naprawdę jest lepszy od niektórych samochodów z DLC pod kątem dźwięku, pod kątem tego, że ma bodykit w ogóle. I że jest absolutnie fantastyczny. Dobra, lecimy podriftować. Ja nic nie mówię, ja po prostu słucham. O, tu go trochę zmuliło już na piątce, mimo że skróciłem biegi. Może można byłoby tu wrzucić jeszcze więcej mocy, ale wiecie co? Podoba mi się to driftowanie obecnie.
mało kiedy robię swapy w samochodach, które już fajnie brzmią, ale dlatego zrobię wyjątek, bo wydaje mi się, że to V10 będzie naprawdę miodna. O cholera, chyba trochę przesadziłem. 1281 koni mechanicznych, 1000 Nm, ale posłuchajcie dźwięku. Ja pierniczę, co jest? O kurde, człowieku, co tu się dzieje? Jaki dźwięk od niskich obrotów przy obciążeniu! Przesterowałem! O stary, ja po prostu jeżdżę w kółko po tym mieście i zamyśliłem się, mam wrażenie, że się zahipnotyzowałem i straciłem rachubę czasu. I po prostu jeżdżę tym samochodem i go słucham. Przecież po tym swapie naprawdę brzmi mega dobrze. Za głośno! Jest ciężko usłyszeć swoje własne myśli. Jeszcze jak mamy ten antylag, który tak na dobrą sprawę moglibyśmy nawet wywalić, ale on, wiesz, dodaje takiej pikanterii do tej całości, no nie? To jest astronomiczny dźwięk. Zarówno ta V8 w standardzie, jak i ten swap brzmią tak samo dobrze. Naprawdę samochód w Fordzie wygląda na taki po prostu typowy samochód sportowy. Nic nadzwyczajnego. Ale widzicie, po tych swapach, po tym wszystkim, po tuningu, a może tam nawet bodykit jakoś taki nie najgorszy jest, nie? Bo troszeczkę poszerza samochód. To wszystko sprawia, że fura wygląda zupełnie inaczej. Czy może konkurować na jakimkolwiek polu z Lamborghini, chociażby Huracanem, jak myślicie? Napęd na tył mamy tutaj w standardzie, nie mamy napędu na 4 koła. Moglibyśmy sobie zrobić, ale to nie pasuje do Lexusa, co?
Wow! Ja po prostu nie chcę kończyć tego odcinka. Chcę nim cały czas latać, cały czas jeździć. Wspaniałe auto. Ej, polecam wam je zdobyć, bo naprawdę jest fantastyczne. Moi drodzy, dziękuję wam, że byliście na tym odcineczku. Trzymajcie się i do następnego. Hejas!